Tradycyjne kolędowanie jest to coś takiego, co wyniosłem z domu. Zawsze spotykamy się z moją rodziną, z moimi kuzynami, jak wsiadam z samochodu nawet podczas świąt, już zakładam akordeon, idziemy ulicą i właśnie śpiewamy z moją żoną, z moim synkiem, z kimkolwiek, kto z nami nie idzie, to śpiewamy kolędy. Jest to coś takiego, myślę, że naturalnego i bardzo bliskiego nam i cieszę się, że tyle osób dzisiaj przybyło, tyle osób się włączy do wspólnego śpiewania i to jest takie proste, a takie fajne. Ja pamiętam też czas dzieciństwa, kiedy szliśmy z moimi kuzynami na pasterkę, 2 godziny, w śniegu, pełnia księżyca, mnóstwo śniegu, mróz, a my śpiewamy przez 2 godziny kolędy. To były magiczne święta i mam nadzieję, że uda nam się to podtrzymać i młodzież zarażać czymś takim fajnym, ciekawym, prostym, a też w sumie szalonym. Marcin Wyrostek wyszedł z taką propozycją, abyśmy zrobili wspólne kolędowanie w mieście, aby zintegrować środowiska dzielnicy Wesoła, dzielnicy Morgi, a później będziemy myśleli o kolejnych dzielnicach i zobaczymy, jak nam dzisiaj to wyjdzie. To jest nasz debiut. Mam nadzieję, że atmosfera, która tutaj tworzy się wokół tego wydarzenia, będzie procentowała tym, że w Mysłowicach coraz więcej oddolnych inicjatyw będzie realizowanych. Świetny pomysł i mam nadzieję, że wszystko pójdzie super i będziemy się świetnie bawić. Rodzinnie, ze znajomymi. Cieszę się, że jest taka akcja, można wygonić ludzi z domu na spacerek i, no i wśród znajomych, sąsiadów i nie tylko pośpiewać kolędy. Za Marcinem Sznurem. Dawniej było za mundurem, teraz za Marcinem Sznurem. Wszystko, co jednoczy, jest potrzebne, a wszystko, co rujnuje, jest złe. Ale wszystko, co jednoczy, jest potrzebne. Będzie pani śpiewała kolędy? No i najgłośniej. Razem, koło Marcinka zaraz pójdę i będę śpiewać najgłośniej. A jest jakaś ulubiona pani kolęda? No, chyba i maluśki. Nie no, wszystkie kocham. Umiem nawet, umiem wszystkie.